Szanowni Państwo, mam wrażenie, że jesteśmy zgodni co do tego, że zasoby niematerialne pełnią kluczową rolę w dzisiejszej gospodarce. Świadczy zresztą o tym szereg badań, chociażby te, które szacują, że blisko 90% dzisiejszej wartości przedsiębiorstw stanowią właśnie zasoby niematerialne. A mimo to mam wrażenie, że wiemy o nich bardzo niewiele, a zarządzanie nimi rzadko kiedy ma cokolwiek wspólnego z ekonomiczną efektywnością. Proszę Państwa, czy ja mógłbym prosić o podgląd prezentacji, wtedy nie będę musiał się odwracać i będę kontrolował, co mam na jednym lub drugim monitorze. A zatem, proszę Państwa, mamy do czynienia z czymś absolutnie kluczowym. A mimo to jest sytuacja taka, że wszystkie zawody, które zajmują się zarządzaniem zasobami niematerialnymi, mają z tym ogromny problem. I tak, ekonomiści są przyzwyczajeni do tego, że wartość kreujemy w oparciu o rzadkość. Zatem w przypadku zasobów niematerialnych, z których często może korzystać wręcz nieograniczona liczba osób, ekonomiści nie wiedzą tak naprawdę, co zrobić i chętnie wspierają tworzenie monopoli prawnych, sztuczne wytwarzanie rzadkości, bo na tym polu czują się dobrze. Podobnie księgowi mają problem z uchwyceniem tego, co nie może być sprzedane, ani czego nie można dotknąć. Co prawda zarówno międzynarodowe standardy rachunkowości, jak i polska ustawa o rachunkowości przewidują możliwość zaksięgowania części zasobów niematerialnych, ale to tylko tych, które były przedmiotem obrotu, ewentualnie które są już efektem zakończonych prac wdrożeniowych, badawczych. A więc jest to jedynie niewielka część, zasadnicza część zasobów niematerialnych jest poza polem widzenia księgowych. Prawnicy także lubią pewien wycinek jedynie zasobów niematerialnych, mianowicie własność intelektualną. Tą, gdzie chronimy ją przy pomocy monopoli prawnych, bo wtedy czują się przydatni dla organizacji. W innym przypadku obawiają się, że będą mniej użyteczni i z definicji naciskają na to, żeby skupić się na tym niewielkim fragmencie. W efekcie dochodzimy do sytuacji, w której inwestorzy muszą poruszać się po omacku. Ta sytuacja jest efektem między innymi tego, że zbyt pochopnie ekstrapolujemy to, co wiemy o zasobach materialnych na zasoby niematerialne, a te drugie bardzo różnią się od nich, a często są wręcz ich przeciwieństwem. A więc wiemy, że mamy zasoby niematerialne, ale niewiele więcej często. Mamy nawet spór o to, co wchodzi w skład katalogu zasoby niematerialne. A jeżeli nie wiemy, czym są zasoby niematerialne, to nie potrafimy ich zmierzyć. Jeżeli nie potrafimy ich zmierzyć, to nie potrafimy ich wycenić. A jeżeli nie potrafimy ich wycenić, to nie potrafimy nimi zarządzać. A jeśli nie potrafimy zarządzać zasobami niematerialnymi, to nie powinniśmy oczekiwać, że nasze przedsiębiorstwo w dłuższym okresie odniesie sukces. I to doprowadza do dość kuriozalnej sytuacji, że z jednej strony zasoby niematerialne są przeceniane, z drugiej są niedoceniane. I zacznijmy od tej drugiej sytuacji. Niedoceniane są przede wszystkim dlatego, że jedynie ich niewielka część mieści się w bilansie firmy. Nawet w rozszerzonym bilansie przedsiębiorstwa jedynie niewielka część zasobów niematerialnych się mieści. A więc mamy pewne aktywa niematerialne, które są bilansowe i pozabilansowe, ale ich dominująca część jest właśnie w tej grupie pozabilansowych. Summa summarum, dochodzimy do tego, że nie wiemy czasami, skąd wynika gigantyczna różnica między wyceną rynkową i wartością księgową przedsiębiorstwa. I my przywykliśmy, my w pewnym sensie oswoiliśmy się z tym, że często te gigantyczne różnice obserwujemy, bo myślimy tak, skoro zgadzamy się, że zasoby niematerialne są ważną, kluczową częścią dzisiejszych przedsiębiorstw i większości z nich nie jesteśmy w stanie zaksięgować, zatem mamy gotową odpowiedź na przyczynę tej różnicy. Ale to jest bardzo niebezpieczny skrót myślowy, ponieważ zasoby niematerialne, te pozabilansowe, są jedynie jedną z przyczyn tej gigantycznej różnicy. Często jest ona efektem baniek spekulacyjnych i tak długo, jak nie nauczymy się rozsądnie mierzyć i wyceniać zasobów niematerialnych, tak długo nie będziemy potrafili zidentyfikować, kiedy ta różnica jest przyczyną, jest spowodowana gigantyczną bańką, która może pęknąć i doprowadzić do kryzysu, a kiedy jest właśnie tą nieuchwytną póki co częścią firmy, którą nauczymy się w końcu księgować. Z drugiej strony przeceniamy zasoby niematerialne przedsiębiorstw, ale to dotyczy tylko niewielkiego ich elementu, to znaczy dotyczy przede wszystkim własności intelektualnej. Bo skoro wiemy, że zasoby niematerialne są ważne dla przedsiębiorstwa i wiemy, że część z nich mamy uchwycone, to tej części przypisujemy ogromną wartość. I to jest, proszę Państwa, ogromny problem, ogromny błąd, ponieważ
Jeżeli będziemy mierzyli innowacyjność przez patenty, to nie dojdziemy do żadnych konstruktywnych wniosków. Patent jako miernik jest fatalny. On ewentualnie mógłby pomocniczo służyć pomiarowi nie innowacji, ale inwencji, wynalazczości. Ale mierzenie czy rozliczanie pracowników po ilości patentów, rozliczanie menadżerów po ilości patentów jest drogą donikąd, ponieważ jest to tylko jeden ze sposobów zarządzania własnością intelektualną, zasobami niematerialnymi mówiąc szerzej, ale niekoniecznie jest efektywny. O tym będę mówił w dalszej części mojego wystąpienia. Bo dziś chciałbym się skupić na zarządzaniu zasobami niematerialnymi przedsiębiorstw. I wpierw chciałbym zacząć od tego, dlaczego dotychczasowe podejście się nie sprawdza. I tutaj mamy dwie kategorie odpowiedzi. Jedna dość ogólna, ta, która została sformułowana przez pana profesora Jerzego Hausnera w koncepcji firmy idei. I tego nie będę powtarzał, zakładam, że państwa obecność tutaj jest wyrazem znajomości tej koncepcji. Więc z jednej strony mamy firmę ideę, a ja teraz chciałbym państwu przedstawić bardziej szczegółowe argumenty, takie, które odnoszą się wprost do zasobów niematerialnych. Dlaczego klasyczne, dominujące dziś zarządzanie zasobami niematerialnymi ma tak mało wspólnego z ekonomiczną efektywnością? Po pierwsze, musimy być świadomi tego, że uzyskanie i utrzymanie patentu to naprawdę kosztowna sprawa. Szacuje się, że patentowa ochrona jednego wynalazku na skalę światową kosztuje przy jej zdobyciu $1 000 000, a utrzymanie przez pełne 20 lat tego patentu w opłatach to jest kolejny $1 000 000. A zatem musimy się liczyć z tym, że jeżeli wybieramy tę drogę, a w gospodarce globalnej nie wyobrażam sobie patentowania lokalnego, musimy być gotowi na tak wysokie koszty. Co więcej, tak naprawdę mamy powódź patentową, bo rocznie na świecie przyznaje się ponad 1 000 000 patentów, a w powodzi bardzo ciężko się pływa. Niektórzy twierdzą, że wręcz jest to niemożliwe, a więc nie powinniśmy koniecznie wskakiwać do tego rwącego nurtu. Kiedy kilka lat temu przekroczyliśmy tę magiczną granicę 1 000 000 patentów przyznawanych rocznie, nie przypuszczaliśmy, że sufit jest jeszcze całkiem daleko. Cały czas wyraźny trend wzrostowy. Kolejna sprawa. Jedynie 5% patentów generuje przychody z opłat licencyjnych. Ja naturalnie nie chcę powiedzieć, że wobec tego 95% patentów jest bezużytecznych, no bo przecież patenty mogą się przydawać chociażby do wewnętrznego użytku w przedsiębiorstwie. Ale prowadzono wiele audytów patentów i nawet w takich branżach, które uchodzą za najbardziej zaprzyjaźnione z patentami, jak branża chemiczna, farmaceutyczna, okazywało się, że większość patentów była zupełnie zbyteczna. Potentat branży chemicznej Dow Chemicals przeprowadził audyt tysięcy patentów, które przewinęły się przez tę firmę i doszli do jednoznacznego wniosku. Zdecydowana większość patentów, które posiadali, była im zupełnie zbędna. Ona nawet nie przydawała się do tego, żeby blokować konkurencję. To była po prostu zwykła strata, koszt poniesiony na marne. Musimy być także świadomi, że procesy w obszarze zasobów niematerialnych są bardzo kosztowne i nieprzewidywalne. Oczywiście to zależy od sektora, bo funkcjonowanie patentu czy klasycznej w ogóle ochrony własności intelektualnej jest silnie uzależnione od branży. Natomiast wszędzie musimy się liczyć z dużą nieprzewidywalnością. 19% pozwów patentowych pochodzi od troli patentowych. To są takie wyspecjalizowane podmioty, które same nie prowadzą normalnej działalności gospodarczej, ale wchodzą w posiadanie rzekomo martwych patentów, takich, które wręcz nawet czasem nigdy nie powinny zostać przyznane i nie po to, żeby sami tworzyć jakieś innowacyjne usługi czy produkty, ale po to, żeby szantażować konkurencję. A jeżeli ktoś tworzy duży projekt typu nowy system operacyjny, naraża się na pozwy właśnie troli patentowych, którzy tymi półmartwymi patentami będą ich szantażowali. Zatem co piąty spór sądowy nie będzie zwykłym sporem sądowym z konkurencją, nie będzie czymś, do czego przywykliśmy, ale będzie silnie wyspecjalizowanym szantażem. I proszę państwa, nie możemy przejść do kolejnego argumentu. Coś się nam zacięło. O, jest dobrze. Proszę państwa, rzeczywisty czas życia patentów jest krótki. Bo my często znów mamy skrót myślowy. Jeżeli dostanę patent, to przez 20 lat mam zagwarantowane korzyści. Ale ten wykres pokazuje zupełnie co innego. Niezależnie od regionu geograficznego, mniejsza część patentów
dożywa do końca, jest utrzymywana do 20 roku życia. Skąd to wiemy? Ponieważ żeby patent był utrzymywany w kolejnych latach, trzeba uiścić okresową opłatę. A więc jeżeli wynalazca rezygnuje z tej opłaty, znaczy, że ten patent jest po prostu mu niepotrzebny. I oczywiście to są dane z 5 największych urzędów patentowych na świecie i to się różni od regionu, ale wszędzie w 20 roku jesteśmy poniżej 50%. Mamy, proszę Państwa, także zawrotne tempo wyścigów patentowych i powinniśmy się dobrze zastanowić, czy chcemy w czymś takim wziąć udział, tym bardziej, że tym wyścigiem rządzą bezwzględne reguły, a mianowicie zwycięzca bierze wszystko. Tutaj nie ma drugiego miejsca, drugie miejsce ma tylko i wyłącznie stratę. Co więcej, stosując takie ekskluzywne zarządzanie, takie wyłączające, tak naprawdę sami ograniczamy sobie możliwość wykorzystywania alternatywnych modeli biznesowych, o których będę mówił w dalszej części. I moją odpowiedzią, moją próbą odpowiedzi na te problemy jest ukierunkowana dyfuzja. Odnosi się ona przede wszystkim do własności intelektualnej, ale tak naprawdę wiele z tego można przenieść także na inne rodzaje zasobów niematerialnych. Proszę Państwa, w moim przekonaniu warto odejść od takiego zarządzania zasobami niematerialnymi, które jest oparte o monopole prawne. Ponieważ cechą immanentną własności intelektualnej jest to, że ona jest łatwa do kopiowania. I możemy walczyć z tą cechą, ale nigdy nie zwyciężymy. Zawsze polegniemy, zawsze poniesiemy ogromne koszty, a własności intelektualnej nie da się zamknąć w klatce. Zatem powinniśmy się skupić na szukaniu takich rozwiązań, które w oparciu o tę cechę będą budowały podstawy naszego rozwoju. Zatem nie będziemy traktowali tej łatwości kopiowania, rozpowszechniania jako zagrożenia, ale będziemy traktowali jako szansę. Oczywiście nie oznacza to, że nigdy nie trzeba patentować, bo ukierunkowana dyfuzja jest czymś pomiędzy ekstremalnym patentowaniem i wolnym, otwartym dostępem, które czasem też się przydaje. Ale generalnie jest to warunkowe udostępnianie, ale relatywnie szerokie. To odniesienie do zjawiska fizycznego, do dyfuzji jest nieprzypadkowe. Ono bardzo dobrze obrazuje to, co się dzieje z własnością intelektualną. Dyfuzja z definicji jest procesem, którego nie możemy kontrolować. To jest chaotyczne przemieszczanie cząstek. I podobnie z zasobami niematerialnymi. My nie możemy mieć do końca kontroli nad tym, co będzie się działo. Możemy się zdecydować, jakiego dyfuzora użyjemy, w którą stronę go zwrócimy. Natomiast im dalej od dyfuzora, tym te cząsteczki będą trudniejsze do przewidzenia, gdzie się znajdują. I podobnie będzie z zasobami niematerialnymi, ale to nie jest, powtarzam, zagrożenie, jak wiele osób twierdzi, ale to jest ogromna szansa, ponieważ ona pozwala nam budować trwałe podstawy wzrostu w oparciu o nowe modele biznesowe. Więc żeby zastosować ukierunkowaną dyfuzję, trzeba posłużyć się kilkoma instrumentami. One oczywiście muszą być zrelatywizowane do tego, jak wygląda konkretne przedsiębiorstwo. Po pierwsze, licencje niewyłączne. Raczej unikamy jednorazowego przekazywania czegoś na wyłączność. Tajemnice handlowe to rzecz, która znakomicie nam zastępuje często patenty. We wniosku patentowym musimy zdradzić szczegóły naszego rozwiązania, a jeśli nasza struktura organizacyjna pozwala coś trzymać w sekrecie, to nie musimy się tym dzielić, a możemy z tego korzystać tylko my. Co więcej, nie ponosimy innych kosztów typu opłaty w przypadku tajemnic handlowych i nie obowiązuje nas te 20 lat. Jeżeli będziemy potrafili coś utrzymać w tajemnicy dłużej, to może to być znacznie dłużej niż 20 lat. Publikacje defensywne. Proszę Państwa, znakomite rozwiązanie w sytuacji, kiedy nie potrzebujemy czegoś na wyłączność, a jedynie obawiamy się tego, że konkurencja będzie chciała nam zablokować możliwość korzystania z tego. Wtedy publikujemy to rozwiązanie na przykład w prasie fachowej i w ten sposób palimy ewentualny patent, bo nikt nie będzie mógł dostać na to patentu, bo to stało się częścią stanu techniki. Kryterium nowości nie będzie spełnione. Zatem wszyscy inni będą mogli z tego korzystać, ale co najważniejsze, my nie będziemy wyłączeni z tego i także będziemy mogli to wykorzystać. Dystrybucja w systemie Pay What You Want. To jest, proszę Państwa, rzecz, z której wielu artystów, twórców korzysta. Nie stała cena, tylko zapłać ile chcesz. Oczywiście no, za taką płytę część osób nie zapłaci nic, to będą ci gapowicze albo zapłacą jeden grosz, ale per saldo to się opłaca, ponieważ część osób zamożniejszych chce dowartościować twórcę i zamiast standardowej ceny za płytę, na przykład 50 zł, przeleje 500 lub 5000. Wielu artystów na tym zyskało, kiedy już dziś ciężko zarobić na przykład na sprzedaży muzyki, to dzięki temu systemowi można jednak z tego generować jakieś korzyści. Otwarty dostęp to jest rzecz, której także nie powinniśmy lekceważyć. Współwytwarzanie z klientami. Wiele firm opanowało to do perfekcji. Na przykład IKEA, która każe nam skręcać meble.
To nie jest tylko oszczędność na transporcie, ale to jest włączenie nas w proces wytwarzania. My zupełnie inaczej wtedy traktujemy już ten mebel. On jest nasz, my jesteśmy jego współtwórcą. A także współwytwarzanie z konkurencją. O tym nie zapominajmy, o tym powiem w przykładach na końcu, ponieważ to się znakomicie sprawdza, przynajmniej w niektórych sektorach. I korzyści zastosowania ukierunkowanej dyfuzji generalnie odpowiadają na te problemy, które były podane tutaj na tych czerwonych punktach. Oczywiście nie wszystkie, ponieważ my możemy postępować właściwie, ale i tak będziemy szantażowani przez trole patentowe. I tak inni będą próbowali nas blokować. Natomiast wiele z tych problemów jesteśmy w stanie rozwiązać, stosując się do tych kilku w zasadzie prostych zasad. Zredukujemy koszty związane z uzyskaniem i utrzymaniem patentu. Będziemy mieć większą możliwość kontrolowania informacji, chociażby przez tajemnice handlowe. Będziemy mieć także większe korzyści wynikające z przywileju posiadania pierwszej kopii. To jest też szeroko opisane w naukach ekonomicznych. Proszę Państwa, nawet w sytuacji, gdyby nie było żadnej ochrony własności intelektualnej, żadnych przepisów prawa, żadnej egzekucji tego prawa, to i tak ten, który stworzył coś, posiada pierwszą kopię, ma znaczącą przewagę, a zastosowanie tej strategii ukierunkowanej dyfuzji pozwala zwiększyć jeszcze skalę tych korzyści. Możemy mieć także wtedy większy wpływ na tworzenie standardów i wyznaczanie w ogóle kierunków rozwoju w danym sektorze. A to, jak standardy są ważne, to dobrze wiemy, kiedy firmy inwestowały miliony dolarów, żeby to DVD stało się standardem, a nie rozwiązanie konkurencji, czy wcześniej VHS. Oczywiście ze standardu będzie korzystać konkurencja, ale my go znamy najlepiej i nam opłaca się inwestować w to, żeby coś stało się standardem, co wyprodukowaliśmy sami. A więc dzięki szerokiemu rozpowszechnianiu jesteśmy wtedy na dobrej drodze. Jeżeli mamy powszechność dużą naszego rozwiązania, mamy gigantyczny rynek do sprzedaży dóbr i usług komplementarnych, a to jest sedno modeli biznesowych wielu bardzo odnoszących sukcesy przedsiębiorstw. Łatwiej nawiązujemy trwałą współpracę, to jest wprost nawiązanie do firmy idei. To jest do zaufania, do budowania tego, że klient nie jest targetem, a konkurencja nie jest od tego, żeby ją wyciąć. Również przyczyniamy się do ograniczenia powodzi patentowej i to jest korzystne dla nas samych, ale także dla całego systemu. No i wreszcie mamy szereg innych takich alternatywnych możliwości wykorzystywania naszej twórczości do tego, żeby osiągać z tego korzyści. I proszę Państwa, kilka przykładów, ponieważ to nie jest tak, że te rzeczy, które do Państwa mówię, są nowe i nikt tego nie robi. Pewne elementy sprawdzały się już znakomicie w wielu firmach i warto iść tą drogą, ponieważ to już wiele lat temu dobrze funkcjonowało. W 1959 roku Volvo wymyśliło trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, takie, jakie znamy dziś w samochodach. One okazały się wiele skuteczniejsze niż te wcześniejsze. I Volvo nie zachowało tego dla siebie, tylko podzieliło się z konkurencją, bo uznało, że wartość życia i zdrowia ludzkiego jest czymś nadrzędnym. I oczywiście te pasy się bardzo upowszechniły, ale czy Volvo na tym straciło? Absolutnie. Volvo umocniło swoją pozycję jako lidera bezpieczeństwa, jako firmy odpowiedzialnej. Ten dziwny samochodzik, proszę Państwa, to Fiat Mio. To jest prototyp, ponieważ Fiat w pewnym momencie chciał stworzyć idealny samochód miejski, ale nie standardową drogą, tylko przy pomocy swoich użytkowników, nawet potencjalnych. Zatem nie dał tego do projektantów, ale zapytał ludzi na całym świecie, jak powinien wyglądać idealny samochód miejski. I niezależnie od tego, czy on okaże się sukcesem, dyrektor Fiata powiedział jednoznacznie, niezależnie od tego wszystkiego, on jest przekonany, że to, ile firma nauczyła się o potrzebach ich klientów, jest bezcenne. Zatem ten projekt, którego dokumentacja jest dostępna publicznie, jest już niezależnie od tego, czy sam ten produkt okaże się sukcesem, dla całej firmy okazuje się to korzystne. Android, proszę Państwa, to coś, co bardzo napędza Google'a i nikt nie powie, że coś, co kiedyś wydawało się szalone, było błędem. Google stworzył zaawansowany system operacyjny mobilny, który udostępnił każdemu. Każdy producent może z niego korzystać, może go modyfikować, ale Google zaszyło tam jako domyślne swoje usługi. Google dzięki temu zarabia na prowizjach w sprzedaży w systemie Google Play. Zatem Google okazał się po prostu skuteczną alternatywą dla tego, co znamy z innych firm. BlackBerry, iOS. BlackBerry zniknął z rynku. iOS ma swoje wierne grono fanów, natomiast ta niebieska, błękitna linia to jest Android. No, widzą Państwo, że ta czarna linia, ona tak podskakuje po premierze każdego iPhone'a. I ciekawe, czy na tej jesieni będzie podobnie, jak będziemy mieć dane. Zatem sukces Google'a. Zresztą samo Apple, które uchodzi za przedsiębiorstwo, które zarządza w taki zamknięty sposób, musiało się nauczyć współwytwarzać z konkurencją,
ponieważ musiało stworzyć App Store. Bez tego iPhone nie byłby tak udanym telefonem. Dziś mamy tam ponad 2 miliony aplikacji, w tym największych konkurentów Apple i dzięki temu jest to jakiś sukces. W ogóle iPhone może konkurować z innymi produktami. W pierwszym iPhone'ie tego nie było i tak nie mogło zostać dłużej. Coraz częściej widzimy to oznaczenie DRM-free. Już nie korzystamy z tego. Creative Commons to jest także coś, co stało się w pewnym sensie standardem. A więc, proszę Państwa, podsumowując, żyjemy w erze cyfrowej, nie zapominajmy o tym. I skoro rozumiemy to, że w XXI wieku koń i dyliżans nie mogą być podstawowym środkiem lokomocji, podobnie patenty, które przecież powstały w XV wieku. W XV wieku w Wenecji powstała pierwsza ustawa patentowa, a dzisiejszy kształt patenty nabrały w wieku XIX. A zatem, skoro rozumiemy tamto, to rozumiemy, że też w XXI wieku klasyczne zarządzanie zasobami niematerialnymi, to, które powstało wieki temu, rzadko kiedy będzie nas prowadziło do efektywności i do sukcesu. Dziękuję bardzo.